po czwarty też. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na 101. spotkaniu Rady Instytutu Południowej. Moje nazwisko Wojciech Krakowski. Będę przewodniczył do czasu wyboru tego Rady posiedzenia. Wraz ze mną są pan Mariusz Niewczas i pan Włodzimierz Kulikowski, pracownicy Biura Rady Miasta. Również serdecznie witam pana Mariusza Panacha, przewodniczącego Komisji Oświaty i Rady Miasta. Mieszkańca Czechowa. Porządek spotkania dostaliście Państwo. Może rozpoczniemy. Forum, następnie powiem, że kworum do dzisiejszego posiedzenia posiadamy. Jest na sali 19 osób, 19 rady. Dwóch osób nie ma pani Kłapkowskiej Marii, czyli do trudni. Pani Kłapkowska nie odebrała również zasiedzenia o wyborze na członka rady, ale na tym zadaniu nie była. I pana Kowalczyka Ciepło. Jeżeli dojdą, to oczywiście będą brali udział w posiedzeniu, ale myślę, z szacunku dla tych, prośba jest o protokołowanie posiedzenia. Czy ktoś z Państwa własnej inicjatywy chciał protokołować posiedzenie? Jeśli nie ma, to może poprosiłbym panią Agnieszkę. Jeśli nie będzie sprzeciwu. To jest proszę tylko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wyrażenie zgody. Przechodzimy do punktu. Proszę, Marta. W momencie, kiedy będzie ślubowanie, będzie ślubowanie. Po to są pracownicy Rady Miasta i tutaj razem, że oznaczymy, kto złoży ślubowanie. Natomiast taki jest porządek posiedzenia. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego, w którym nastąpi ślubowanie rady. Teraz przeczytam informację, w jaki sposób odbywać się będzie ślubowanie. Ślubowanie przeprowadzone w oparciu o paragraf 8, ustęp 1 i 2, statutu dzielnicy. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty było wywołani kolejni członkowie rady powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem, z dodaniem zdań, tak mi dopomóż. Bardzo proszę o powstanie. Poczytam teraz. Ślubuję uroczyście, jako członek Rady Dzielnicy Czechów Południowych, pracować dla dobra i pomyślności miasta Lublin, dzielnicy Czechów Południowych. Działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i dzielnicy. Postępować godnie i rzetelnie. Troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań dzielnicy. Teraz nastąpi proces ślubowania. Ja kolejno będę wyczytywał i każdy z Państwa wypowiedź formalną. Pani Bocztowska Elżbieta Halina. Ślubuję. Pan Kulik Tomasz Wojciech. Ślubuję. Tak. Pan Grewkowicz Łukasz Rafał. Ślubuję. Tak. Pan Drepiejza Damian Paweł. Pan Piaseczny Szymon. Piaseczny. Pan Warchocki Krzysztof. Ślubuję. Pan Woliński Dawid. Ślubuję.
Pan Dąbrowski Waldemar. Dziękuję. Pan Mamiński Paweł Ryszard. Dziękuję. Pan Szewczyk Krzysztof. Ślubuję. Pani Balak Halina Maria. Ślubuję. Pani Franus Wiesława. Ślubuję. Pan Sidor Piotr Paweł. Ślubuję. Pan Włoch Krzysztof Tadeusz. Ślubuję. Pan Filipowicz Andrzej Stefan. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Pani Jaśnicka Beata Ewa. Ślubuję. Pan Kober Damian Kamil. Ślubuję. Pani Kudrycka Agnieszka Barbara. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Agnieszka. Pani Tobiasz Agnieszka Banda. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przewodniczącego za złożenie ślubowania. W tej chwili już jesteście Państwo zaprzysiężeni i przechodzimy już bezpośrednio do porządku dzisiejszego posiedzenia. Jak rozumiem, wszyscy Państwo macie porządek dzisiejszego posiedzenia. Czy są jakieś uwagi do dzisiejszego porządku? Nie ma. A zatem proszę o, kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia? To pamięci nie wiem. Przytrzymanie wszystkich. Doszedł do nas pan Kowalczyk Maciej Wojciech, więc to ślubowanie, rozumiem, będzie dotyczyło tylko jego. I normalnie warunka byłoby, że ślubowanie w terminie późniejszym, ale skoro pan jest, to może zrobimy tak, że ja odczytam jeszcze raz. Odczytam rotę jeszcze raz ślubowania. Może pan po odczytaniu roty powiedzieć słowo ślubuję. Może być również wypowiedziane z dodatkiem tak mi dopomóż. Ślubuję uroczyście jako członek Rady Dzielnicy Czechów Południowych pracować dla dobra i pomyślności miasta Lublin i Dzielnicy Czechów Południowych. Działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i Dzielnicy. Postępować godnie i rzetelnie. Troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań dzielnicy. Dziękuję. Tak, no. W ten sposób mamy 20 osób na zebraniu i wszystkie osoby są zaprzysiężone. I oczywiście mamy kworum. Mamy pełną zdolność do wybierania i do realizowania porządku. Punktem czwartym jest wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy. Wybór odbędzie się w głosowaniu tajnym w oparciu o paragraf 10 ust. 1 statutu dzielnicy. Wybór nastąpi bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Czyli połowa ustawowego składu rady jest 11 osób i bezwzględna większość tak jest normalnie. Natomiast u nas mamy 20 osób, więc bezwzględna większość będzie również 11 osób. A zatem punkt A. Zgłoszenie kandydatów. Proszę bardzo, można zgłaszać kandydatów. Proszę, zgłasza kandydatów na przewodniczącego Rady. Chciałem zgłosić panią Halinę Palak. Przedstawiać zbyt szeroko nie będę musiał, gdyż pewnie państwo wszyscy o zasługach jej działalności społecznej, samorządowej, związkowej,
Państwo znacie, ale pewnie jeszcze Rada Wysoka poprosi o przedstawienie się pani Kaliny Palach. Czy wyraża pani zgodę? No, to może ja zapytam. Tak. Czy wyraża pani zgodę? Tak. Dobrze. Proszę bardzo, czy są jeszcze inne zgłoszenia? Tak, ja zgłaszam pan Andrzej Filipowicz. Pan Andrzej Filipowicz, a nasze nazwisko zgłaszające, jeśli pan może się przedstawić. Szymon Kosiecki. Jeszcze raz. Szymon Kosiecki. Pan Szymon Kosiecki. A tu właśnie, to tylko brakuje od razu, to jest jasne. Zgłoszenia, to już pani Bala, daliśmy o zgodę. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie. Dobrze, to w takim razie bardzo proszę osoby, jakie mówią. Czy kogo pan zgłosił? Piotr Świder. I tam mieliśmy zgłoszenie? Filipowicz. Pan Andrzej Filipowicz, wyraża zgodę? No. Tak, wyrażam zgodę. Mamy trzy kandydatury i teraz wybierzemy komisję skrutacyjną. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej trzy osoby. Bardzo proszę. Zgłaszam kandydaturę Dawida Wolińskiego. Dawida? Wolińskiego. Pan Woliński Dawid. Czy wyraża pan zgodę od razu? Bardzo proszę. Jeszcze jedna osoba. Zgłaszam kandydaturę Damiana Kopera. Pan Damian Koper. Pan Damian Koper. Jestem. Wyrażam to. Dziękuję bardzo. A zatem te trzy osoby będą stanowiły komisję skrutacyjną. Bardzo proszę teraz komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się, czyli wybranie przewodniczącego komisji i tutaj z panami to powiem w jaki sposób głosować. Ja myślę, że pan może Mariusz poprzejdzie i powie. Tak, że razem siądą i powie, w jaki sposób głosować, w jaki sposób będzie wprowadzać głosowanie. Także bardzo proszę, to na pewno trzeba wyjść. A w tym czasie my możemy, jeżeli ktoś z Państwa startujących, czyli pani Kalina Barak, pan Andrzej Filipowicz, pan Piotr Świcidor. A, tak. No, jeszcze można poprosić, to jeszcze musimy wrócić, przepraszam. A co, mało osób? Bo musimy przegłosować te kandydatury. A co? Te kandydatury wyraziły zgodę, ale nie przegłosowaliśmy. Amblok. A może amblok, tak, amblok, oczywiście. Ale na wszelki wypadek. Może pytanie. Ja wiem, że można zapytać, ale proponuję przegłosować. Kto jest za tak wybraną komisją skrutacyjną? Przepraszam. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie ma. Za to jednomyślnie została wybrana. Gratuluję. Przepraszam. Jest taki czas, że jeżeli ktoś z Państwa kandydatów chce zabrać głos, to bardzo proszę po 3 minuty dla każdego Państwa. Pani Kalina Barek. Jeśli zostałam już wywołana, to tak. Proszę? Jeśli zostałam już wywołana, to spróbuję. Dziękuję bardzo za zaproponowanie mnie na przewodniczącą Rady Dzielnicy. Dziękuję. Godnością i odpowiedzialnością. Kilka słów o sobie. Całe moje życie od czasów studenckich do chwili obecnej jest związane z pracą społeczną. Zaczynając od moja duża część tejże działalności społecznej poświęcona jest dzieciom i młodzieży, prawda? Kiedyś miałam przyjemność organizować działalność w szkołach. Nadzorowałam tę działalność w szkołach
Jednocześnie współdziałałam z władzami administracyjnymi, samorządowymi na bieżąco i codziennie. Z takich moich działań społecznych to jest to, że partycypowałam tutaj w naszym województwie lubelskim i wprowadzałam Uniwersytet Trzeciego Wieku. Muszę przyznać, że robiliśmy, odniosło to ogromny sukces, prawda? Do dzisiaj sama nie wierzę, że to jest taki ogromny sukces, mimo że wówczas ileś tam lat wstecz nie podejmowaliśmy, nie wierzyliśmy w to, co będzie. Ja bym chciała powiedzieć teraz tak. Działalność Rady Dzielnicy jest szalenie bardzo ważna, prawda, i powinna być nierozerwalnie związana z działalnością, z funkcjonowaniem mieszkańców, prawda, z ogromnymi, ogromnym powiązaniem z konsultacji społecznych z mieszkańcami. Sprawa nadrzędna to jest wyrażanie opinii wobec władz miasta, współpracowanie z władzami miasta. Jednocześnie chciałabym powiedzieć współpracowanie z miejscowymi władzami, ze strażą miejską, ze strażą pożarną i tak dalej, funkcjonujemy na terenie miejscowości. Jednocześnie sprawa jest szalenie ważna, którą chciałabym zadbać. To jest pilnowanie rzeczy takiej, aby te wszystkie działania były szeroko podejmowane i konsultowane z mieszkańcami. Każde działanie, które powinno być. No i oczywiście częstotliwość zebrań, spotkań Rady Dzielnicy. No, chciałabym, aby to było bardzo częste i prawda, żeby rozważane były problemy dotyczące dzielnicy. Tutaj myślę, że nasza działalność byłaby oparta o statut naszej dzielnicy i funkcjonowanie zgodnie z tym statutem dzielniczym. Oprócz tego no, sprawa najważniejsza Rady Dzielnicy i przewodniczącej, prawda, już ścisłego zarządu we współpracy z członkami Rady, to jest związana przede wszystkim z podejmowaniem decyzji, pilnowanie tych na bieżąco decyzji, które są poruszane w mieście, a dotyczące naszej dzielnicy, od nieruchomości do wszystkich innych. Ja myślę, że naszej Rady Dzielnicy nie powinno to uniknąć. Chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów od sobie. Od 20 kilku lat prowadzę firmę. Prawda? Jestem kobietą, jestem przewodniczącą Forum Kobiet, prawda, na których rozważamy sprawy kobiet i między innymi sprawa żłobków, które były obecnie na Radzie Dzielnicy, zresztą pan Krakowski mnie zna od tej strony, prawda, były podejmowane również z moim udziałem. Również te 450 zł na rzecz żłobków niepublicznych również partycypowałam w tym sposób ostatni. Nie sposób jest wymienić tego, co się robiło, bo prawda, patrząc na mnie mam doświadczenie, ale chciałabym powiedzieć, że mam to doświadczenie, chcę to realizować, mam doświadczenie zawodowe, naukowe, mam ukończone studia wyższe, prawda, podwójne i praktycznie rzecz biorąc chciałabym to w praktyce realizować i być we współdziałaniu, w ciągłej współpracy z mieszkańcami. Poza tym pozostaje jedna rzecz następna, aby taka Rada Dzielnicy powinna współpracować ze wszystkimi twórcami życia społecznego. Powinna być, wydaje mi się, apolityczna i powinna współpracować ze wszystkimi partiami, ze wszystkimi członkami Rady. I no, chyba to tyle bardzo pokrótce. Nie sądziłam, że się zabieram. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy pan... Andrzej. Nazywam się Andrzej Filipowicz, z naszą dzielnicą związany jestem od 35 lat temu zawodowo, po 5 latach zamieszkałem na Czechowie. Rolę Rady Dzielnicy, przyszłej Rady Dzielnicy widzę jako konsolidatora tego, co już działa i działa bardzo dobrze. To są związki wyznaniowe, to są stowarzyszenia, to są kluby, to są spółdzielnie mieszkaniowe, to są towarzystwa mieszkaniowe, to są wspólnoty mieszkaniowe. Te ciała już działają i wystarczy wyciągnąć do nich rękę, brać udział w tym, co na co dzień ich dotyczy i automatycznie przeniesie się to na naszą dzielnicę.
Takim priorytetem, który jest możliwy do zrealizowania, to jest pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej, czego do tej pory praktycznie w naszej części miasta, w naszej części dzielnicy, co nie było praktykowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie można? Panie Przewodniczący, może najpierw niech się wypowiedzą. Jeżeli będą jakieś pytania, to będzie na tym czas. Chciałbym podziękować za zgłoszenie. Proszę bardzo, przed nami 4 lata ciężkiej pracy. Musimy troszeczkę zmienić funkcjonowanie rady. Nie chcę komentować, jak było potrzebne. Byłem obserwatorem, widziałem. Musimy zacząć być uczestnikiem konsultacji społecznych, które w naszym mieście ulegą. Mieliśmy okazję to zauważyć w przypadku Czechowa, a ostatnio w przypadku Brenowa. Dodatkowo musimy zająć się jeszcze wieloma innymi rzeczami, o których nie będę tutaj mówił, bo szkoda całego czasu. Chcę przede wszystkim być obiektywny, bezstronny, chcę gasić pożary, kłótnie, które zdarzają się zawsze, bo zawsze się czymś różnimy. Chciałbym, żebyśmy częściej pracowali. Pracowali jak? Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy nagrywali swoje obrady, publikowali wszystkie protokoły, wszystkie uchwały, żeby to było transparentne, żeby mieszkańcy wiedzieli o nas więcej. Chciałbym, żebyśmy mieli swoją stronę, żebyśmy mogli napublikować nasze działania. Dodatkowo powinniśmy skupić się na rzeczach, które oczywiście zostały już rozpoczęte, tak? Budżet obywatelski zaraz się rozpoczyna. Czyli przed nami dużo pracy i trzeba to jeszcze szybciej zrobić. Ja mam pytanie do wszystkich 3 kandydatów. Czy mają zamiar być w Radzie wyjątkowo apolitycznie? Tak, oczywiście. Apolitycznie, ale tyczy się to też wszystkich członków Rady. Zdejmujemy płaszczyk partyjny przed wejściem do Rady. Tak jak ja powiem. Jeśli tego nie będzie, będzie problem. Pan nie jest członkiem partii, tak? Nie jestem członkiem żadnej partii. Jestem bezpartyjny. Co prawda działałem do tej pory w Fundacji Wolności, ale to nie jest ugrupowanie. Znaczy, jeżeli chcę odpowiadać, rozumiem, że... Jeżeli nie mogę, chyba, że pani chce. Tak, jestem członkiem, ale też uważam, że rada powinna być apolityczna. Tak samo i wybory dzisiejsze powinny być apolityczne, bo wszyscy zostaliśmy wybrani z woli mieszkańców określonej dzielnicy i uważam, że wybory i udział w pracach rady powinno być apolityczne. Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy jak tu jesteśmy, każdy gdzieś prawda, jest zaangażowany, zainteresowany. Ale my wybieramy zostaliśmy jako mieszkańcy i uzyskaliśmy głosy z woli mieszkańców. I tak też chciałabym dalej to kontynuować. Problemy mieszkańców, które istnieją, są problemami wszystkich mieszkańców, a nie są problemami określonej partii politycznej. Andrzej Filipowicz, jako osoba bezpartyjna od urodzenia, zawsze wychodzimy z założenia, że trzeba oddzielić to, co jest społeczne od tego, co podlega różnym mechanizmom. W związku z tym swoją rolę jako przewodniczącego widzę całkowicie apolitycznie i mam nadzieję taką, że również i Rada będzie apolityczna w swoich decyzjach i działaniach. Ja myślę, jeśli uznanie, że to bardzo dobre deklaracje, bo Rada na poziomie jednostki w szczególności mianowita policja polityczna zajmowała się tym, co wszystkie rośnie budowaliśmy dla tym dobrym mieszkańcom, gdzie jednak są dbanie o ich interesy, natomiast selekcję trzeba zostawić przed wyjściem. Nikt inny jak my i mieszkańcy będą mieli okazję to ocenić. Tak. Jeżeli nie ma pytań, był ten meeting, gdzie każdy mógł się przedstawić. Myślę, że każdy w tej chwili możemy już się dać na wybory i na komisję konsultacyjną, która przedstawi wybór przewodniczący do komisji oraz warunki. Komisja sytuacyjna się ukonstytuowała. Przewodnicząca została jeszcze raz przedstawiona Ewa Jasińska. Poproszę teraz o kolegę o rozdanie Państwu kart do głosowania. Może najpierw zasady głosowania. Ale zaraz. Tylko żeby Państwo jeszcze na razie nic nie pisali, dobrze?
tym czasie, kiedy pan będzie rozdawał karty, może najpierw, ja przeczytam właśnie zasady głosowania. Może najpierw, zanim pan Głosujemy poprzez postawienie tylko jednego znaku X w kolumnie. Jestem za wyborem przy jednym z kandydatów. Przy czym przy innych kandydaturach mogą państwo zaznaczyć, że są przeciw lub wstrzymali się od głosu. Czyli właśnie to tak Kiedy będzie głos ważny? Głos będzie ważny, kiedy będzie znajdował się tylko jeden znak X. Przy kolumnie jestem za. Czy jeżeli będą, bo jak rozumiem, jeżeli będą, jestem przeciw przy innych kandydatach, czy w ogóle nic nie będzie przy innych kandydatach, to też głos będzie ważny. To też będzie głos ważny. Bo tam są po prostu trzy rubryczki. Jest rubryczka jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się od głosu. Czyli tylko w kolumnie jestem za wyborem, bo musi być jeden znak przy swoim kandydatem. Poproszę teraz o rozdanie kart. Każdy z państwa będzie Czy to jest jasne? Ale teraz rozdamy to, jeszcze państwo będą mieli jaśniejszą sytuację. Proszę państwa, na razie nie wpisujemy. Tutaj komisja zadecydowała, że kandydaci będą wpisywani według alfabetu, żeby nie było żadnych niejasności. Także zgodnie z No, powinni być wpisani. Powinni być wpisani, panie przewodniczący. Jak to jest? Wiadomo, będzie charakter pisma, czy jest. No jak to tak można? Ale przecież nikt nie wie. Skąd wiedzieć, kto będzie. No ale to był czas, jak żeśmy jak się przedstawiali, żeby to uczynić. Zaczekamy parę minut i trzeba to uzupełnić. Czyli wy czekacie, a my idziemy. No, oczywiście. Panowie tu rządu pomogą i jedziemy. Dobrze. Proszę bardzo, wniosek pana Krzysztofa Szyszyka poddaje pod głosowanie. Kto jest za taki postawioną sytuację? Uważam, że nie słusznie głosujemy. Komisja skrutacyjna pisze. No tak, komisja skrutacyjna. Czy tam jest administracja? Bardzo proszę. Komisja może policzyć głosy? Raz, dwa. Komisja skrutacyjna wpisuje nazwiska. Tak. Trzy. Ile jest? To było za, tak? Trzy. To jest za tym, żeby komisja... Jest 12. To jest 12. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Pisać. Kto się wstrzymał? Jeden. Bardzo proszę o zagłosowanie. A nie głosowano, że komisja skrutacyjna pisze nazwiska. To same. Ogłaszam 5 minut przerwy. Czyli 5 minut przerwy. A co jest? Jak zakwalifikować głos? Jest Kalina Balak, Andrzej Filipowicz i Piotr Sidor według kolejności alfabetycznej. Teraz czytam. Głosujemy poprzez postawienie tylko jednego znaku X. W kolumnie tej pierwszej jestem za wyborem. Czyli rozumiemy. Ma się znaleźć tylko jeden X. Jeżeli znajdą się dwa, to będzie już głos nieważny. Przy jednym z kandydatów. Przy czym przy innych kandydaturach mogą państwo zaznaczyć, że są przeciw lub wstrzymali się od głosu. I również karta będzie ważna, tak? Ale nie muszą. Ale to musicie. Ale to jest dwa razy oddawany głos jest. Ja czytam, co mam tutaj zadane. To jest w kolumnie możemy ustalić, że oddajemy, wpisujemy tylko w kolumnie jestem za wyborem, tak? Wtedy ma się znaleźć tylko jeden znak przy danym nazwisku, którego kandydata wybieramy. Czy wszystko jest jasne? Bardzo czytelne i logiczne. Głosowanie jest w tajemnicy. Który poseł to jest nielogiczne. Proszę tylko lepiej. Głosowanie jest tajne, na kawkę się przypadkiem nie podpisuje. Komisja skrutacyjna sprawdziła urnę. Tutaj znajduje się urna. Głosowanie głosujemy tajnie. Każdy przychodzi tutaj, rzuca swoją karteczkę. Czy wszystko jasne? Tak? Tak. Daj to temu koledze. Z wrażenia danemu zapnieli, nie wycielamy.
pan to zaproponował? Pani Halina Poczkowska. Elżbieta. Elżbieta. Elżbieta Halina. Ale pani Halina Lewesy w drugiej imię. Muszę pomogę. Pana Krzysztofa Szyczyna. Dziękuję bardzo. Zgadza się pan, panie Krzysztof? Nie, dziękuję. Chciałem złożyć wniosek formalny o zamknięcie listy. Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? Czterech jest, nie tak? Czy wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę? Imiennie, proszę. Czy pani Wiesława Franc wyraża zgodę? Franc, przepraszam. Czy pan Piotr Sidor wyraża zgodę? Tak jest. Czy pani Elżbieta Boczkowska wyraża zgodę? Tak. Czy pan Krzysztof Szczecin wyraża zgodę? To trzy. Ale było zgłoszone. Jeszcze była zgłoszona chyba jedna kandydatura. Pani Balak. Pani Bala. Czy ty zgłaszałeś panu? Tak. No to wzywaj się. Czy pani Kania wyraża zgodę? Tak. Proszę. Kolejnym punktem jest wybór komisji dyskutacyjnej, chyba że zapis dopuszcza ten sam skład. Sam skład. Myślę, że nie wyrażą zgodę wszyscy. Czy członkowie komisji dyskutacyjnej wyrażają zgodę na kontynuację swoich prac? Misji. Przegłosujmy to. Nie, w porządku było dwie. Bo jeżeli byłoby tak, że ktoś komisji chce kandydować na wiceprzewodniczącego, ale teraz trzeba przegłosować to jeszcze cały. Tak jest. Kto z członków Rady Dzielnicy jest za powołaniem komisji dyskutacyjnej w poprzednim składzie? Pozostawieniem w poprzednim składzie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Proszę komisję dyskutacyjną o przeprowadzenie głosowania. Czy zgłoszeni kandydaci chcieliby coś powiedzieć do członków rady? To wyczytaj tak w kolejności zgłoszeń. Kto brał udział poprzednio, to już pani. Albo nie będzie chciało. A może ktoś, że tak powiem, z własnej inicjatywy chciał to zabrać? Tak, ja jestem pierwsza na liście, jeśli można. Poproszę. No ja mówiłam wcześniej, że chcę poznać, że to jest takie lepsze głosowanie. Może kilka słów o sobie. Proszę państwa, przepraszam, ale zaczniemy uzupełniać, tak? Bo państwo sobie życzą, żeby było wypełnione, tak? Tak. Jestem ze Świetla Karłowicza, mieszkanką, mieszkam już tam od początku. Moja praca zawodowa to taka, że byłam 12 lat wiceprezesem Spółdzielni Szczepionki Czechowa, jednocześnie później byłam dyrektorem Banku Millennium przez ostatnie lata. Obecnie jestem biegłym sądowym i biegłym prezydentem. Mam pracę, taką bym powiedziała, jako wolny zawód. Jeśli chodzi o pracę, ja bym chciała poświęcić na Czechowie, bo przystępując jako kandydat do Rady Dzielnicy, miałam określone jakby zadania, które chciałabym w jakiś sposób sprawnić, zmienić, wnieść. A przede wszystkim chodziło mi o jakąś taką sytuację, gdzie można trochę pieniędzy wyciągnąć z Urzędu Miasta różnymi kanałami, bo na dzień dzisiejszy to miasto nie zostawiło, poprzednia rada wyczerpała wszystkie środki, które na dzień tego, że można było z budżetu troszkę zasięgnąć. Jestem również założycielem drugiego wieku na Czechowie, to jest 45+, i w tym zakresie chciałabym troszkę społecznie rozruszać dzielnicę, czyli poprzez wnioski złożone, na przykład no, prowadzić ludzi na kilku Czechów, przy tym uczyć języka angielskiego. Trzeba było może troszeczkę, ponieważ no, niektóre dzielnice nie mają klubów, żadnych,
spotkania, chciałabym to po prostu uaktywnić. Na naszym osiedlu widzę, że też dużo pracy jest do wykonania. Więc chciałabym służyć pomocą, radą, swoim doświadczeniem, tudzież, żeby było lepsze bezpieczeństwo na dzielnicach i lepiej nam się żyło. Dziękuję. Jasne, Elżbieta Boczkowska. Ja tak króciutko, i jeżeli chodzi o, ja jestem nauczycielem nauczania porządkowego wykształcenia, od 20 lat prowadzę biznes w Lublinie z różnym skutkiem. Jeżeli chodzi o moją społeczną działalność, to wiele lat byłam prezesem Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego prowadzącego szkoły podstawowej i gimnazjum na Czechowie. A co chcę zrobić? I wiecie Państwo, ja nie wiem, co chcę zrobić. Ja bym chciała, żeby to ludzie powiedzieli, jakie mają potrzeby, bo ja mogę tylko swoich mieć. I wiem, że mam fatalną ulicę na swojej dzielnicy. Wiem, że mieszkam gdzieś 20 lat tam i nikt palcem nie kiwnął. To wiem, że chcę zrobić. Natomiast całą resztę chciałabym się po prostu spotykać z ludźmi i chciałabym, żeby to oni mi powiedzieli, co jest im najbardziej potrzebne. Dziękuję. Mogę zapytać, jaką ulicę? Dudzińskiego. Dudzińskiego Arsztajnowa z Solarza. O Arsztajnową mi chodzi. No to o was znałem. No to, że ja pana nie znałam. Mógłbym panu jakoś tak specjalnie się czułam zadbana. Poproszę. Ja chciałbym tylko zapewnić o pełnej współpracy z nowym panem przewodniczącym, nowym zdrowym zarządem, z każdymi radnymi. I chciałbym przedstawić swoje priorytety. Chciałbym, żeby pan przewodniczący wiedział, że chciałbym, żeby sesje były nagrywane tak ode mnie, żeby były opublikowane protokoły i uchwały, jeśli to będzie możliwe, to nie nowa strona. Chciałbym też poprosić o to, żeby było więcej sesji. Raz na 3 miesiące to jest troszeczkę za mało. Chciałbym, żeby zarząd, jeśli będzie już wybrany, żeby zdawał relacje ze swojej pracy, z tego, co udało się dowiedzieć na sesjach Rady Miasta. Chciałbym też zaapelować do wszystkich, żebyśmy od 15 kwietnia wzięli się do pracy z budżetem obywatelskim. Bo to jednak ważne inwestycje możemy zrobić właśnie. Nawet takie ulice można spróbować wyremontować. Mam fajny jeden projekt, Aktywny Lublin. Chciałbym, żeby w Lublinie powstało kilkanaście siłowni, bo tam jest. Tylko do tego potrzebuję waszej pomocy. Spróbujmy to zrobić. Może macie Państwo jakieś pytania do kandydatów na członków rady? Znaczy, ja bym miał tutaj jedną taką uwagę, która nasuwa się po wypowiedzi koleżanki. Tak, proszę, proszę. Bo to się rzadko zdarza, żeby społecznik, radny w pierwszej wypowiedzi wspomniał o mieszkańcach i o ich potrzebach. A z tym było tak, jak było w poprzedniej kadencji. Może nie było za dużo tych kontaktów i niektórzy tylko radni zabiegali o ten kontakt, ale to było za mało, zdecydowanie. Dlatego z własnej praktyki wiem, że mieszkańcy Czechowa nie bardzo wiedzą, co to jest Rada Dzielnicy. Nie wiedzą, nie znają radnych, no to już jest standard. I w ogóle nie mają pojęcia, że ta Rada Dzielnicy ma swoją siedzibę. Przy okazji dodam, bardzo fatalnie jest zlokalizowaną. I będę postulował i składał wniosek na najbliższych posiedzeniach. I o to powinniśmy się razem postarać, żeby ta lokalizacja była po prostu taka pro mieszkańców Czechowa. To nie może być lokal zakonspirowany na 11 piętrze wielkiego blokowiska, bo to po prostu mija się z celem. Ten siedziba Rady Miasta powinna być otwarta, tak jak sama Rada Dzielnicy powinna być transparentna i w każdej chwili dostępna. Dzisiaj mamy z tym problem. Bardzo mi się to spodobało, co Ela powiedziała, że chce wysłuchać mieszkańców. Ale żeby wysłuchać, to trzeba wyjść
naprzeciw tym mieszkańcom, bo taka jest nasza rola. Tyle ode mnie. A ja chciałam mnie na temat, czy można klimatyzację wyłączyć? Wieje. Oczywiście, że tak. Tu jest. Dziękuję. Żeby szybciej. Bo ja chorę, że było mi nie chcę być drugi raz. Proszę, nie muszę zakłonić. Tak, z tyłu tutaj po prostu już. Wykorzystując ten czas, chciałbym Państwu powiedzieć, że mamy już plan trasy Rady, który uwzględnia punkty, czy też potrzeby, które były tu artykułowane. Głównie ten dotyczący transparentności i kontaktu, dlatego że tego nam brakuje praktycznie w każdej dziedzinie tej społecznej. I z racji tej, że osobiście jestem pionierem tych nowych technologii, dam z siebie bardzo wiele, żeby to było realne i ta lokalizacja fatalna w ocenie waszej, my ją spróbujemy przekuć na sukces, dopóki nie znajdziemy nowego lokalu. A to, że co zrobimy, to uruchomimy transmisję online z tego 11 piętra całej dzielnicy. Niech widzą mieszkańcy, co ich otacza wkoło. Być może to powstrzyma chociaż w minimalnym zakresie pustostanie, które powstały. Tych informacji nie mamy ze źródeł oficjalnych, ale znają je członkowie rad parafialnych, bo w kolędzie zawsze jest sprawozdanie księdza proboszcza. Jako członek jednej z rad parafialnych te informacje mam na bieżąco. I sytuacja w tej chwili w naszej dzielnicy jest taka, że ponad 10% substancji mieszkaniowej nie wyraża jakiegokolwiek zainteresowania otoczeniem, dlatego że to jest wynajem. I tak najemcy, jak i wynajmujący z różnych przyczyn, znaczy wynajmujący praktycznie tylko interesuje to, żeby w dobrych warunkach sobie tam mieszkać, żyć, funkcjonować. Natomiast wynajmujący traktują to jako kapitał, jako biznes, niekoniecznie oddając cokolwiek zamian. Jeszcze dwa słowa, tak. Panie Przewodniczący, a propos wypowiedzi Piotra Ilgiata Sidora i Haliny Bart, bo tutaj padło to magiczne słowo, traktowane jako... Ale są wyniki, jeszcze przepraszam. Jako demo, konsultacje społeczne, bardzo ważne. Proszę Państwa, rozdajemy już kateczki. To głosowanie. Chciałem, że wynik. Teraz jak Państwo widzicie na kartę, będą cztery nazwiska. Tak jak poprzednio, to jest alfabetem, czyli pani Halina Balak, Elżbieta Boczkowska, Wysława Kranów i Piotr czterech kandydatów. Pytam jeszcze raz, poprzednio. Głosujemy poprzez postawienie tylko jednego znaku X. W kolumnie jestem za wyborem. Przy jednym z kandydatów. Dwóch. Czyli stawiamy w kolumnie jestem za wyborem, w tym wypadku dwa znaki za oboma kandydatami. I wtedy będzie tego głosy ważne. Jak będzie więcej znaków, będzie głos nieważny, tak? Tak. Więcej? Dwa. A jak jest mniej znak, jeden znak? Ważny. Ważny głos. Wtedy też jest dwa. A to nie było więcej niż dwa. Wszystko jasne, proszę Państwa. Równo, nie ma. Nie, ale to co, zepsuty standard? Nie, ale zepsuła. No to do końca nie chodzi o oddany głos. To przecież można sprostować, panie przewodniczący. Słuchamy o pana wypowiedź i głosujemy w razie czego. Ale to przekracza kompetencje przewodniczącego. Nie, dlaczego? No bo skoro przewodnicząca komisji skrutacyjnej mówi, że nie ma teraz i jest problem, no to ten problem musimy rozwiązać. To nie jest tak, że głosująca zgłasza, a my nie możemy znaleźć rozwiązania.
proszę, ale tak, to trzeba dać. No tak, 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 poproszę, zamienimy kartę głosowania. Czyli oficjalnie karta jest podarta, tak? Czy my w protokole to mamy teraz? No nie, już chyba. Ja ci podkreślić te rzeczy. Ja. No i czy to, co to można się nie zrobić? Ja to szybko. To my zrobiliśmy i ta karta musi niestety pójść do tego. No to się... No to się... Ja to dobrze sprawy. Nie, to jest, że nie dano 20. Bo wydano. No to jest prawo. No, ale nikt nie wał. To wszystko ma sens. Przepraszam, jak do protokołu, co pani? Jak to zaprotokować, że pani zniszczyła, została nową przyjęła? To będzie w protokole tylko 20 wydano. Nie, po prostu w protokole myślę będzie, że wydanych jest 20 kart. To ja jeszcze proszę, że jedno leczy ten tytuł pomyłki. Jedna karta wygłosowana została zniszczona. Panie przewodniczący. Przepraszam, ale ja też muszę poprosić o drugą. No to trzeba, tak? Trzeba. Tak, proszę państwa, kto już ten, to możecie tutaj prosić, będzie głupio. Gania, jeszcze jeden głos. Proszę zdeponować tę kartę w komisji skutacyjnej. Jest deponowana. Ta stara, to podarzy? A jest duża, tak? No, możesz jeszcze na przepraszam. To nie powinien to rzeczy. Nie przychodzi. Straciliśmy ekspertyzę prześwietleniową. Że nie pani mówiła. Poprzednio ja miałem czarną. To teraz jest jeszcze jedna babka tu. To jej nie ma właśnie. Z waszej ulicy? No mi nasze osiedle podupada. Szanowni państwo, chciałbym wykorzystać tę chwilę przerwy i prosić was o wypełnienie listy, która posłuży nam do zawiadomienia o terminie najbliższego posiedzenia Rady Dzielnicy. Nie wiem, jakie metody praktykowaliście w poprzedniej kadencji, bo ten kontakt z Radzie jest wręcz niezbędny z pozostałymi członkami. Mi się wydaje, że mailowy to na pewno, ale papierowy niech będzie, to z wyprzedzeniem, żeby nie było potem, że ktoś nie odczytał, bo ma prawo nie odczytać maila, a pocztą dostanie. Czyli właśnie tradycyjną pocztą. Nawet dostarczenie, załóżmy, uchwał to jak uchwał, ale porządku obrad. Na 7 dni przed, tak? No przydajmy. Na 7 dni przed. Przeostawić, bo przecież inaczej.
Termin najbliższego posiedzenia ustalimy zaraz po wyborze pozostałych członków rady. Przekażemy te informacje Państwu dzisiaj. Wiceprzewodniczących rady, panie przewodniczący. Myślę, że dacie Państwo czas na oswojenie się z tą nową nomenklaturą. Święci garków nie lepią, aby tylko chcieli się uczyć. Czegoś nauczyć. Tylko, że jak mają monopol na wiedzę i nie chcą się nauczyć i dowiedzieć, że są kumanami. Tacy też są. No, jak wygodać w przypadku mojej strony osoby, będzie całkiem odwrotnie. Liczę na tę pomoc i na możliwość korzystania z przyjemnych doświadczenia. Tak bogatego zresztą jak wasze. Bez względu na ocenę członków. Wiedziałem, że są, że to jest. Cytuję.
chodziłam do prezydenta kilka razy. No tutaj wiesz, tutaj jest teraz sekretariat prezydenta. Teraz wcześniej to była wyszła szkolenia, a teraz Pomorska, jak jest wyłączona. Jest bardzo to miejsce tam, gdzie tam, gdzie się uczy, gdzie jest rozumiem, że kwestii uzyskania kontaktu do tej osoby nie ma. No tak. No, też nie można wieżowcem, po prostu nogę sobie wolną Szanowni Państwo, ze względu na to, że już kolejna pula czeka Rady Dzielnic, więc po ogłoszeniu wyników mam nadzieję, że rozstrzygnięcie zapadnie po tym głosowaniu. Będziemy musieli tę salę opuścić do jak najsprawniej, jak najszybciej. Termin posiedzenia. Tak, chciałbym ogłosić, ale korzystając właśnie od doświadczenia. Co do dnia, tygodnia i pory. Myślę, że nie powinno to być piątek. Chyba się zgodzicie Państwo ze mną, ani sobota, ani niedziela. Dobrze, żeby to był środek i żeby była najwcześniej godzina 17. Czy dobrze mówię, czy są inne propozycje? Może być poniedziałek. Może być. Może być poniedziałek. Gdy żurują spółdzielnie? No rady spółdzielnie żurują. Ale my mamy to posiedzenie pierwsze. A potem w zasady, ale jak się żurują rady tam spółdzielnie, to co nas interesuje rady spółdzielnie? My do nich nic nie mamy, ani oni do nas. Ale poniedziałek jest okej. Minimum, znaczy najwcześniej 17. To pierwsze może być w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek. No mi się wydaje, że to jest najlepszy środek. Szanowni Państwo, w związku z tym zwołuję posiedzenie Rady Dzielnicy na dzień 15 kwietnia, w środę o godzinie 19. Tak późno? Słuchajcie Państwo, środa to nie jest dobry też, bo na osiedlu Karosicia jest walne zebranie. 19 kwietnia, tak? Także 19 kwietnia, uważam, że to jest naprawdę ciężko. Ale właśnie przyjmijmy uwagę, nie znam no, dlatego mówię, że to jest dobry, ma nie 15. No to, a 15 to jest co? Środa. To może wtorek. Będą spotkania.
Poproszę, żeby się dzielnica do spotkania. Cały tydzień. Cały tydzień jest. Także no, nie później. W przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu bym proponował. Bo na przykład będą po prostu... Tydzień później. Będą spotkania, będą walczyć. Czyli można tydzień później. 25, tak? Tak. To 25 to jest co powiedziałeś? Kto ma kalendarz? To jest 25. 20, przepraszam. 25 to jest co? Sobota. To nie. Sobota? To nie. 22. 22? To jest co? To jest środa. Dobrze, 17. O godzinie 17. 17. Tak. Szanowni Państwo, zwołuję zebranie, posiedzenie Rady Dzielnicy na dzień 22 kwietnia o godzinie 17 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ulicy Kurantowej 4. Pokój 130, 9 piętro. 10, 9 do 8 jedzie winda, a pół piętra trzeba dojść. Jedno piętro. Środa 22, godzina 17. Dziękujemy. A ta nieobecna to już zawiadomisz, tak? Tak, w porozumieniu z panem Leszkiem. No środa 22, godzina 17. Proszę komisję skrutacyjną o ogłoszenie. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na pierwszym posiedzeniu Rady Dzielnicy Czechów Południowych w dniu 9.04.2015 roku. Komisja skrutacyjna w składzie Rada Jaśnicka, przewodniczący komisji, Damian Zopek, członek komisji, Dawid Woliński, członek komisji, stwierdza, że na stanie 21 członków Rady obecnych na posiedzeniu jest 20, co stanowi wymagane ustawową kworum. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad wnioskiem w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Czechów Południowych wzięło udział 20 członków Rady. Kart do głosowania wydano 22, ważnych głosów oddano 20, nieważnych głosów oddano 0. W związku z pani Kalina Balak otrzymała 5 głosów, Elżbieta Boczkowska 14 głosów, Wiesława Pramy 9 głosów, Piotr Sidor 6 głosów. W związku z tym komisja skrutacyjna stwierdza, że w tajnym głosowaniu wiceprzewodniczącymi Rady Dzielnicy Czechów Południowych wybrani zostali Elżbieta Boczkowska i Wiesława Pramy. Nie. Tam jest większość. Że tylko jedna osoba została wybrana. Tak. Pani Boczkowska została wybrana, dlatego że... Zwykłą większością. To jest w regulaminie tutaj, w protokole jest za bezwzględną większością. Czyli tylko jedna. Tylko jedna osoba. Szanowni Państwo, powtarzamy głosowanie. Zaistniała sytuacja. Oczywiście. Wybór drugiego wiceprzewodniczącego przeprowadzony zostanie w dniu 20. W dacie ustalonego posiedzenia Rady Dzielnicy. Przekładamy to na nasze posiedzenie, tak? Tak, już. Okay. Dziękuję Państwu za udział. Pani Elżbiecie gratuluję wyboru. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Do zobaczenia, Piesiu. Ale to jest to, co 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 jest to, co
Trzymaj rękę. Trzymam to lepsze.